nazywam dzisiaj MSBit, wizualnie ta gra nazywa się Star Wars The Old Republic. Jestem na swojej postaci, tej, która była w ostatnich nagraniach, czyli na majonezie. Nasz majonez troszkę wylewelował, wbił 32 poziom, czyli tam, nie wiem, z 5, może 10 poziomów od ostatniego nagrania. Przyznam się wam, że grałem trochę w Star Wars The Old Republic i ta gra podoba mi się pod tym względem, że po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły od czasu premiery i od czasu przejścia na model free to play, obecnie już nie wspomnę, ta gra stała się czymś, co bardzo lubię, czyli jest to MMO, które pozwala na łatwe grupowanie się, ale pozwala też bardzo duży kawałek gry przesolować. Jako że ja jestem fanem solowania MMO, wiem, to się powinno wykluczać samo z siebie. Ale jestem fanem solowania w MMO, tak więc mogę jakby tutaj się troszkę pobawić i jest ok. Normalnie, o ile dobrze pamiętam, jakbym wylądował na Taris, bo jesteśmy na nowej planecie, planeta się nazywa Taris, to jest całkowicie nowa zona dla nas. Jeszcze tu nie byłem, poza tym, że przeklepałem Taris na lewo i prawo w pierwszym kotorze, Knights of the Old Republic, chyba w jedynce. BioWare'u? Czy dwójka Obsidianu miała Taris? Chyba BioWare'u jedynka, tam Revan był. Dobra, w każdym razie, wydaje mi się, że pierwszy kotor. Przeklepałem się na lewo, na prawo, na różne sposoby, kilkoma postaciami, robiąc wszystko i na koniec pierwszej części kotora, na koniec zony tej w pierwszej części kotora, została ona całkowicie zniszczona. To, co widzimy nad głowami, to było gigantyczne miasto, bo sam spód planety Taris był strasznie zanieczyszczony i zniszczony. Czołem kota. Jakby coś tu nagle zaczęło szaleć, to znaczy, że kot. I Taris jako planeta był w opłakanym stanie już w czasach pierwszego kotora. W tej grze jest po tej destrukcji tam fabularnie było tak, że Malak polując, bodajże ona się Bastila zwała, czy jakoś tak, taka laska z żółtym lightstaffem, tak mi się wydaje? Ona miała chyba lightstaffa albo dwa żółte miecze. Dobra, obojętnie. Polowali na jedną babkę i żeby nie mogła się wydostać, zaczęli tam bombardować tą planetę. Nawet kiedy już wiedzieli, że ta babka uciekła, nie powstrzymali bombardingu, tylko zniszczyli ile się dało. W ramach zemsty, wyładowania agresji i ten. I teraz my wracamy na Taris, które po bombardowaniu w trakcie wojny cywilnej Jedi, czy jak oni to tam nazywają, wojna wewnętrzna Jedi, nie wiem, Civil War to jest po angielsku, czyli nie wiem, jakie jest tłumaczenie polskie na Civil War. Whatever. To było w Kapitanie Ameryce Trójce. Nie pamiętam, jak się nazywało, bo Civil War to był tytuł tego. I to, co się nie zmieniło od tamtych czasów, to, że są Ragule na tej planecie, na Taris. Ragule to są zmutowani jakby ludzie, choroba, nie wiem, jak ona się tam nazywa. Prawie, wow, aha. To jest kolejny poziom, bo przed ostatnim wyłączeniem tej gry udało mi się zrobić stage 1, ale widzę, że mi się stage 2 odpalił tego questa. Prawie udało nam się wyleczyć tą chorobę, ale te bombardowania to wszystko przerwały, więc tak jakby nam się nie udało. Nie jest to dużym problemem. Z tego co widzę, ta choroba tutaj niewiele robi, poza tym, że ładuje mi się stack debuffów, osłabiania. Czyli ja w Ragula jakby zamienić się nie mogę. Zaraz ogarniemy, co my tu mamy. No, a tu poprawię. Jest recently infected. A, czyli zmniejsza mi o 1% życia na każdy stack tej. Więc no, w sumie dramatu nie ma. Ta choroba teoretycznie powinna być straszna i przerażająca. Nie jest. Co, chcesz skoczyć na kolanka, kotecku? Skakuj. Nie, posłać mi tu jest dywanie pod nogami. Nie będę ci przeszkadzał w tej kwestii. Nie wiem dlaczego klepię tylko z autoataku. Dalej na lekach jestem, więc jestem trochę otępiały, ale dam radę. Nie wiem czy nagrania ze Star Wars The Old Republic były już na lekach, czy to jeszcze jak byłem zdrowy. Straciłem rachubę. Gdzieś tam po drodze tu mam questa. Trzeba by mi się tu dostać. Gdzieś to powinno być przejście. No więc to wszystko co jest nad nami było kiedyś bardzo fajnym miastem. Bardzo lubiłem tą lokację. Dammit! Zahaczyliśmy coś. Trzeba zrobić niewidzialny, pójść go
zajechać tym moim shotgunem od pleców, bo niestety mogę użyć tylko pleców, nie rozumiem dlaczego, ale okej. Okay. Fajny skill, lubię go. Bardzo. Dobra, zróbmy się niewidzialni. Why not w końcu. Już? Mogę? O, to będzie przejście, super. I te miasta mi się, to miasto mi się w sumie bardzo podobało. Przyznam się szczerze, że mam jakieś miłe wspomnienia z tym miastem z pierwszego kotora. Wow, to ma sporo życia, to ma więcej życia niż Ragbulat. I teraz jak widzę te zniszczenia, to mnie może nie boli, ale tak kurczę pamiętam jak to było. Pamiętam to takie wysoko rozwinięte miasto, zarówno graficznie jak na tamte czasy, jak i wiecie, to było cutting edge. Tak ładnie to nigdzie nie jest, nigdzie nie jest. Nawet tu mamy. I teraz jak biegam po tym Taris i widzę te zniszczenia, to... To robią na mnie wrażenie. Wlazłem na ten? Na heroika jakiegoś? To jest to? Nie, to jest coś innego. Dobra, to skoro to jest coś innego, to możemy z tym jechać. Zakradniemy się za tego gościa, który najwyraźniej jest dowódcą. Przyjdziemy w plecy. Heroik to heroik. Musi być trochę trudny. Właściwie powinienem się kryć za przeszkodami, ale mi się naprawdę nie chce. Uczę się złych nawyków, dlatego że mi jest tutaj za prosto, bo wylevelowałem ponad, próbując robić te flashpointy. Wciąż nie udało mi się zrobić tego flashpointa, z którego miałem quest, ale... Znaczy, po Group Findera nie udało mi się zrobić flashpointa. Ale, co warto zauważyć, ten quest mi zniknął z listy, gdzie ja tu mam flashpointy. Flashpoint? Tylko nie ma tego, nie ma... A, nie, jest dalej. Tylko się wyłączył z pokazywania. Ha. Pokazywał jak był świeży, a teraz się tylko sprzedaje. W takim razie, proszę Państwa, dalej nie wiem jak to zrobić. Myślałem, że mi zniknęło całkiem z listy. Nie wiem dlaczego mi się wydawało, że mi zniknęło. Myliłem się, jak widać. Dalej muszę to zrobić. Dammit. Szczerze powiedziawszy, teraz jak biegam po tym Taris, nie czuję, że jestem na Taris. Taris, dobrze, że nie Tardis. Chodzi o to, że na Taris nie biegaliśmy po planecie i teraz jak biegam po planecie i widzę tylko te szczątki miasta u góry, to przyznam, że to czuć ten klimat, ale to nie jest tak, że wow, to jest to Taris, to jest to zdewastowane Taris. To bardziej mi przypomina planetę, którą z dwójki, gdzie się bujał człowiek, właśnie trawy były, jakieś tam sypy, człowiek się robił z tym zwierzami. I tam był taki troszkę bardziej podobny do tego. Z drugiej strony, Gwiezdne Wojny ogólnie są moim zdaniem świetnym przykładem niewykorzystanych okazji na robienie różnych fajnych rzeczy w kosmosie. To o co mi konkretnie chodzi, może najpierw nawiążę do takiej postaci, którą wszyscy znamy i kochamy, czyli Jar Jar Binksa. Koncepcja Jar Jar Binksa na samym początku, jak go tworzyli, była taka, że to będzie postać, która ma być tak bardzo obca widzowi, jak tylko się da z wyglądu i to, o czym zaraz wspomnę, a jednocześnie to jest postać, z którą widz ma się w jakiś prosty sposób zidentyfikować, czyli ma być pierdołowaty, zabawny i tak dalej. Jak wiemy, nie wyszło. Druga rzecz, która nie wyszła, to jest to, że ma być tak dziwne jak tylko się da, bo owszem, wygląda mało ludzko, o, w ten sposób, ale kilka koncepcji z nim związanych zostało zarzuconych na samym początku, w momencie jak zaczynali tworzyć prequele, pierwszy epizod. Koncepcja była taka, że w zależności od tego, na jakiej planecie się znajdą bohaterowie, ta planeta będzie w jakiś sposób oddziaływać na Jar Jar Binksa, pokazując, że jest on kosmitą, który nie jest tak dobry w przystosowywaniu się do różnych ekosystemów jak ludzie. Czyli na przykład w momencie, kiedy wyląduje na Tatooine, jego skóra zmieni kolor, bo zacznie bardzo szybko wysychać, bo na Tatooine jest inna atmosfera.
Jak się pojawią na planecie, gdzie jest inna grawitacja, to zmieni mu się całkowicie sposób poruszania, zacznie, no mniej więcej tak jak... Nie wiem, czy widzieliście takie bardzo, bardzo niefajne filmiki, dla mnie bardzo bolesne, jak ja to widziałem, ale większość ludzi to też śmieszy. Koty, które ktoś wpuścił do tej maszyny, która symuluje 0G. Czyli w skrócie brak grawitacji to nie jest prawdziwy brak grawitacji, to jest co innego. 0G to nie jest brak grawitacji, ale nie wdajemy się w tym momencie w tą dysputę. Nie chcę mi się tego tłumaczyć. Jak chcecie wiedzieć, o co chodzi, to możecie poszukać na internecie. Vsauce poleca Vsauce, to się pisze bodajże. Ma bardzo fajne tłumaczenie, co prawda po angielsku na YouTubie, ale ma. Polecam pooglądać te animacje, które on tam zrobił, one tłumaczą wszystko. Chodźmy tutaj. Pa, 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 pa. Gin. Pa, 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 pa. I gin. I te jego uszy miały, to znaczy te koty się tak bardzo dziwnie zachowywały w momencie, kiedy ich błędnik ich nie informował, jak w tym momencie funkcjonuje grawitacja, bo koty bardzo, tak samo zresztą lisy, lisy, musiałem wcisnąć lisy. Tak samo lisy zresztą bardzo opierają się na polu magnetycznym Ziemi, tak samo kot na grawitacji, pol magnetyczny, nie wiem w jakim stopniu, ale ponoć tam też jakimś. Interesowałem się akurat kotami w tym zakresie. Wracając. Co ja właśnie zrobiłem? Zgubiłem po całości. Okej. Okej, jedziemy. I tak. Chodzi o to, że koty w tym momencie zaczynają się zachowywać bardzo dziwnie, jak grawitacja na nich działa. I to samo miałoby z Jar Jar Binksem, który miał reagować na wszystkie rzeczy, które się zmieniają. My widzimy, nie wiem, różne planety jako różne wersje Ziemi na dobrą sprawę. Tatooine to jest pustynny ekosystem, czy biom z Ziemi przeniesiony na całą planetę. Mamy Coruscant, które jest wielkim miastem. Mamy Naboo, który jest takim pięknym, malowniczym tym. Mamy Alderaan, który się bodajże pojawiał w trzecim epizodzie przez tam parę sekund. Nie pamiętam za bardzo, jak Alderaan wyglądał, szczerze powiedziawszy, ale pamiętam opis z artbooka, jak projektowali Alderaan. To było, że ten Alderaan ma być tak piękny, że jak ludzie zobaczą Alderaan, to będzie im bardziej żal tego, że zostają zniszczone w czwartym epizodzie. Więc. Mamy jeszcze Hoth, który jest planetą Syberią. Wiecie, o co chodzi. I... zasłaniam sam sobie, tak? No, dobiję. O! Jest ich tam więcej. No, tutaj. I Jar Jar Binks miał... Ten koncept miał być mocno uskuteczniony, czyli na przykład, nie wiem, chcemy, żeby była ta planeta pustynna Tatooine, no to on tam właśnie będzie miał wyschniętą skórę pękającą i to będzie widać, i będzie narzekał i będą teksty z tym związane, że nie wszyscy mają tak samo. To miało być bardzo proedukacyjne, znaczy się, żebyśmy rozumieli, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami i musimy brać pod uwagę różne inne... jak to nazwać? Różne inne... możliwości, czyli że nie wszyscy ludzie są tacy sami, możemy mieć różne orientacje, możemy mieć różne poglądy i różne gusta i tak dalej, i tak dalej. I trzeba o tym zawsze pamiętać. To Jar Jar Binks miał być taką ofiarą losu, która miała to wszystko nam uświadamiać. Nie tylko miał być pierdołowatym. Gdyby to zrezygnowali z tego ze względu na bardzo duże koszta, bo stwierdzili później, że fabularnie to nic nie wprowadza, to tłumaczenie, dlaczego zrezygnowali, ale tak naprawdę zrezygnowali dlatego, że koszta robienia tych wszystkich dodatkowych rzeczy i ogrom roboty, którą musieli ogarnąć, żeby to działało. Mam zrobić tak w ogóle. Sabotaż dla Locust Ship. Aha, tu sabotaż mam jakiś odstać. Spoko. Okazało się to tak wielkim ogromem pracy, że zrezygnowali z tego, bo uznali, że nie będzie to działało na ich korzyść, nie uda im się tego zrobić, zamknąć się w budżecie i tak. Więc kolejna rzecz, z której jakby zrezygnowano, jeżeli założyć, że Jar Jar Binks miał być Lordem Sithów, jak chodzą niektóre teorie. I kolejna teoria, która pokazuje, że no niestety z tej postaci dało się wyciągnąć dużo, dużo więcej i mogła mieć ona sens, ale dzięki lenistwie nie ma i nie miała. Szkoda, bardzo.
Bardzo mi się nie podoba to, że nie zrobili czegoś fajnego z George'em Robinsem, bo jak już był irytujący, był denerwujący, to chociaż mogła jakaś logika za nim stać, a nie tylko, żeby ludzie nieogarnięci w sposób wszelaki mieli się z nim identyfikować. Dla takich ludzi są, nie wiem, bajki w stylu Teletubisie. Nie musimy od razu upakować bohaterów do Gwiezdnych Wojen. No ale wracając. Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią George'a Robinsa. Kufel wapy. Pełen alkohol. Chyba, że jesteście nieletni, to wtedy herbatka z mleczkiem. Tak jak ja. Co prawda jestem letni, ale dobra. Wracamy. I wiem, że miałem do czegoś bardzo fajnego nawiązać. Stwierdziłem, że najpierw opowiem o Jar Jar Binksie. Uciekł mi główny wątek tej wypowiedzi. Kurde lebelelele. A, dobra, już kojarzę. To, czego mi brak zarówno w filmach, jak i w grach z Gwiezdnych Wojen, to jest to, że te planety się niewiele różnią. Tak jak powiedziałem, różne planety to są różne biomy z naszej Ziemi. Ale jeżeli wiecie, na przykład niebo jest niebieskie nad nami, dlatego że azot, że stężenie i w ogóle i ten, nie, że promienie słoneczne rozchodzą się, jak puścicie je przez pryzmat, to się rozszczepiają na kolory. Ten efekt mniej więcej cały czas zachodzi nad naszymi głowami. Kolory lecą z różną prędkością. Prędkość światła to jest prędkość światła białego. Czerwony laser albo niebieski poruszają się już inną prędkością niż światło białe, widzialne. I niebo jest niebieskie dlatego, że właśnie tam azot, że to rozbicie światła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest kilka wytłumaczeń za tym stojących, ale nie każda atmosfera jest taka sama. Więc gdyby twórcy gier z serii Gwiezdne Wojny zaczęli kombinować, to na przykład planeta Jakku z siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen, czyli z tej najnowszej części, która wyszła, czyli Force Awakens, mogła nie mieć białego piasku, to znaczy żółtego piasku, tylko mogła mieć, nie wiem, czerwony albo niebieski. Ja wiem, że to jest więcej roboty, upierdliwość, ale na dobrą sprawę wystarczyłoby puścić to przez kilka filtrów i wszyscy byliby inaczej, nie wiem, oświetleni, bo są inne słońca. Co prawda, przeciętny Amerykanin musi zrozumieć, co ogląda, więc nie możemy tego zbyt skomplikować. Ale wiecie, o co mi chodzi. Dało się z tego konceptu wyciągnąć dużo, dużo więcej. Są zresztą miejsca na Ziemi, gdzie piasek ma inny kolor i można to było nagrywać w innych miejscach. Są wyspy wulkaniczne w Europie, bodajże w Grecji gdzieś, gdzie piasek jest czarny. Właściwie szary, ale jest prawie czarny. Więc wystarczy to odpowiednio oświetlić, odpowiednie soczewki nabić i mamy pustynną planetę, która jest czarna. I widać, że to jest piasek, że to nie są kamienie, że oni nie biegają po zaschniętej lawie i to nie jest Mustafar. Tylko, że są właśnie na pustynnej planecie, która ma czarny piasek. Bo nie musi mieć takiego piasku jak nasza, nie wiem, pustynia. Sahara! Swoją drogą, Sahara to jest w jakimś tam języku słowo na pustynię, czyli pustynia Sahara to jest pustynia, pustynia! Wracając, żeby nie było za łatwo. Różne planety tutaj mogłyby mieć różne. Ten, co prawda, to nie jest Wildstar, to nie jest ten silnik, że można zmieniać grawitację od ręki i że jest fajnie i zabawnie. Ale to, co można by było porobić i co by się w tej grze udało, to... Aha, nie, to jest powrót ten, czyli jedziemy z powrotem w dół. Przekombinowaliśmy. To właśnie graficznie mocno ten. To już są te czasy, że spokojnie dało się robić. Ta gra wyszła po Mass Effectach, o ile dobrze pamiętam, a w pierwszych Mass Effectach już mocno bawili się z filtrami pseudofilmowymi nakładanymi na obraz. I filtry dają bardzo dużo. Jeżeli ktoś z Was ma dostęp do Mass Effecta, to niech sobie zainstaluje, pogra chwilę z tym takim pseudofilmowym filtrem, a później wejdzie w opcję graficzną i go wyłączy. Zobaczcie, jak surowa grafika. I spojrzyj teraz tutaj. I zobaczcie, jak surowa grafika jest tutaj, w porównaniu do tego, co mogłoby być, mając w głowie to, jak wyglądają te filtry. Jak bardzo to mogłoby dużo zmienić. I teraz tak, wystarczyłoby wziąć i... Chyba, że tu są filtry, ja mam je wyłączone, ale... Wydaje mi się, że mam włączone to, co powinienem mieć włączone. Nie wydaje mi się, żebym miał... wyłączone jakieś fajne rzeczy. No ale dobra, teraz wyobraźcie sobie różne zestawy filtrów, bo to się da zrobić na różne sposoby, są różne wersje.
są różne metody do osiągnięcia tego samego efektu plus różnych innych efektów. Więc wyobraźcie sobie, że jedne filtry, jeden zestaw filtrów funkcjonuje na jedną planetę, a na innej ładujemy się z innymi filtrami, ten obraz wygląda całkowicie inaczej, są różne inne ten. Co w efekcie sprawia, że na przykład tutaj, nie wiem, jest głębia ostrości taka, że się wszystko rozmywa kawałek przed naszym nosem i mamy wszystko lekko zblurowane, ten motion blur i tak dalej, ładnie funkcjonuje, bo jest to planeta, gdzie jest wysoka wilgotność. Lecimy gdzieś właśnie na Tatooine i nie ma, za to są fatamorgany, czyli włączamy całkowicie inny patent, więc te planety zaczynają się bardzo od siebie różnić. A ja w tym momencie nie widzę dużej jakiejś wybitnej różnicy. Krap, dobra, za późno próbowałem odpalić. Nie działo się. Tutaj różnica głównie polega na tym, że te planety mają inne ekosystemy. Inny ekosystem to jest troszkę mało w momencie, kiedy macie dwie planety o podobnym, innym ekosystemie. Czyli jeżeli jestem teraz na Taris, moją skaundrelką i przeloguję się za chwilę na moją Bounty Hunterkę, która jest na tej planecie od Nalhuta? No, chyba na Nalhuta jest. I tam będzie wyglądał bardzo podobnie, troszkę inny kolor będzie miała trawa, troszkę inny kolor będzie tej mgiełki, która jest tam daleko, daleko w ekranie, tam się drzewa rozmywają w tym. Nie wiem, czy widzicie, zanikają, nie rozmywają, to określenie, one nie zanikają, one się rozmywają. Gdzieś to było przejście? Dobra, nie będziemy to i zaraz powiemy dalej. Okej. I w efekcie różnica nie jest tak duża, żebym ja nie miał tego skojarzenia, że jestem na tej samej planecie, grając dwoma różnymi postaciami na dwóch różnych krańcach galaktyki. Ja wiem, że teoria tam nieskończoności i tak dalej mówi, że prędzej czy później trafią się dwie bardzo podobne planety, ale skoro już robimy, twórcy pakują mnóstwo roboty, żeby to coś zrobić, to zrobienie zestawu różnych filtrów to jest niewiele więcej roboty dla dużo większego efektu, więc wydaje mi się, że to jest zmarnowana okazja zarówno w filmach, jak i w grach. Co prawda w filmach oni to zaczynali robić w momencie, kiedy w ogóle takie koncepcje były bardzo nowatorskie, więc fakt, że mamy całkowicie inaczej wyglądający Endor od całkowicie inaczej wyglądającego Hoth, od całkowicie inaczej wyglądającego, nie wiem, Mustafar, to już w prequelach, ale Tatooine. Mamy co tam jeszcze, te wszystkie statki kosmiczne, które są tak jak Soku Millennium, brudne, zużyte i zmarnowane, albo macie statki Imperium, które są odczyszczone, które są świecące na błysk, wszystkie powierzchnie czarne są błyszczące, białe są, no matowe, nie jestem pewien w tym momencie, żebym nie skłamał, ale jest jakaś koncepcja za tym stojąca, graficzna. I jak na tamte czasy, to było mega, to było nie do przeskoczenia. Z tym, że czasy się zmieniły i teraz my już to możemy przeskoczyć, możemy zrobić więcej. Dlatego szczerze przyznam, że byłem trochę zawiedziony tym, że jak był siódmy epizod, to Jakku wyglądało praktycznie tak samo jak Tatooine, z drobnymi różnicami w stylu, ale te drobne różnice w stylu były wynikiem tego, że gdy oryginalnie robiono Tatooine, to niektóre rzeczy były za drogie do zrobienia albo zrobić się prosto nie dało, więc twórcy je zarzucili. Tak jak na przykład ta brama wjazdowa do tam, nie wiem, bazy Jabby Hutta, czy jak to się do Mos Eisley, którą zrobili na Jakku jako tam, nie wiem, ukłon w stronę leciało nazwisko osoby odpowiedzialnej za współgraficznie Starych Gwiezdnych Wojen, o którym bardzo często wspominam i zazwyczaj zapominam jego nazwiska. Jeżeli ktoś to interesuje, to zapraszam do mnie na wizowy Facebook, na ciekawostki, tam dużo o nim było. W rocznicę jego śmierci bodajże tam o nim pisałem więcej. No więc, jego pamięci. To prawda, herbatką z mleczkiem, ale why not? Wracając do tematu. Chodzi o to, że Jakku było z każdej strony ukłonem w stronę kół. W stronę tego człowieka, ale wszystkie inne planety też. No. Jawin, Endor, cała reszta nie. No, te planety były tak podobne do tego, co widzieliśmy w klasycznej trylogii, że to był kolejny element, że brakło oryginalności w siódmym epizodzie. A z tej prostej, jakby
zawieruchy dało się wyciągnąć więcej. Co prawda były pomysły, żeby zrobić coś innego, ale to coś innego też niekoniecznie było oryginalne. Soku Millennium na przykład miało śmigać pod wodą, co mi się podoba w ogóle. Że Soku Millennium miałby śmigać pod wodą, bo to jest statek kosmiczny, nie podwodny, ale załóżmy, że twórcy chcieli koniecznie zrobić go na sposoby wszelakie funkcjonalnym. Co mi się wydaje głupie z perspektywy kanonu, ale okej. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby kiedykolwiek Soku Millennium nurkował. Z tym, że to też nie byłoby jakoś wybitnie oryginalne, bo pamiętamy pierwsze Gwiezdne Wojny na Bu, gdzie jakiś tam kawałek akcji, faktycznie akcji, dział się pod wodą, pod Nabu. Więc to nie byłaby jakaś super hiper oryginalność w tym zakresie. Nie? To już w Gwiezdnych Wojnach przerabialiśmy. Teraz trzeba rzeczy, które nie mogą jakby wyjść dalej, bo nie jesteśmy w stanie na razie przynajmniej wymyślić, nie wpadł na nic super hiper oryginalnego, to możemy to zrobić inaczej, bawiąc się obrazem w tym zakresie, w którym potrafimy sobie poradzić, czyli właśnie filtry, czy jakieś zabawki, które pozwolą nam na... I teraz strzałka. Bum, strzutka, wiesz, tak na te. Pozwolą nam na jakieś odróżnienie graficzne mocne. Strasznie się wkręciłem w temat. Gadam chyba od 20 minut. No kurczę, telefon, którego nie mogę odebrać w tym momencie. Nawet dobrze, bo nie mam siły na taką rozmowę dzisiaj. Czy ja mówiłem już wszystkich do questa, czy jeszcze nie? Nie jestem pewien. Straciłem rachunek. Rozkojarzyłem się przez to wszystko. Rozkojarzyłem się strasznie. Dobra, spróbujmy zrobić ten... A, już nam nie lecą tyle do misji. No to fajnie, to możemy po prostu wszystkich nawybijać. No, rzucaj się. Nie powinienem aż tak lamić, ale skoro Corso mnie leczy, skoro nie mam jakiegoś takiego nacisku, żeby to wszystko w ten sposób ogarnąć. Rozleniwiłem się okrutnie, jako że jest prosto. Z jednej strony, tak jak mówię, fajnie jest, że mogę... Demet. Aha. Dlatego, dobra. Myślałem, że już miałem pełny plecak. Niestety. To jest tragiczne, że za to trzeba płacić. Tak samo jak płacenie za... odblokowanie większej ilości pasków, to jest słabe, to jest naprawdę biedne, to pokazuje, że twórcy nie przemyśleli systemu, w jaki sposób chcą naganiać nowych graczy do grania. To nie jest tak, że ja się załaduję pograć ze znajomymi, tylko ja się załaduję wydać kasę ze znajomymi. Mam takie poczucie grając to. Już dobiłem dwukrotnie do maxa hajsu, teraz po raz trzeci kupiłem sobie wszystkie dostępne. Dla mnie te pojazdy do jeżdżenia, jak zobaczycie, w ogóle mam fajny patent, że mogę sobie losowo ubrać statek, na którym... No, mam to. O, w ten sposób to zrobimy. O, tu. Zobaczcie. Patrzajcie, jakie fajne mounty mam. Pum! I wszystkie dostępne mounty dla siebie za hajs zakupiłem, na które było mnie stać, bo są takie, że mogę kupić albo wszystkie za te 200 tysięcy, albo kolejne za 250 tysięcy, więc nie mogę go kupić, bo nie mogę mieć przy sobie 250 tysięcy. Ha, ha, ha! Dobra, zdemountujmy się. I czy jak teraz założę mounta, to będzie inne? Tak, będzie inne. I za każdym razem jest inny. I po prostu wszystkie dostępne wziąłem, kupiłem, to nawet przez przypadek kupiłem dwa razy, musiałem oddawać. Ja. No, ale nie będę kłamał, że gierka skręcająca, dla samej fabuły jak najbardziej warto to przejść, bo jest świetne. Ale na myśl, że miałbym pulić za odblokowywanie rzeczy, które wydają mi się naturalne dla każdej gry, że w każdej grze możecie... Taka trochę porażka. Mówiłem, że w każdej grze możecie korzystać z banku. Nie tutaj! Tutaj za korzystanie z banku musicie zapłacić realnym hajsem, żeby odblokować. Nie, musicie zapłacić za korzystanie z banku hajsem w grze, bo to by było zrozumiałe, nie? Tam podatek bankowy. Nie, tu musicie odblokować sobie bank za realny hajs, żeby móc z niego korzystać, co jest dla mnie absurdalne i... Nie kumam. Naprawdę nie kumam.
w jaki sposób ten biznes model ma zachęcać gracza do wydawania pieniędzy. Jak na razie, gdyby nie to, że jestem naprawdę fanem Disney, bo jestem takim hardkorowym, to po prostu rzuciłbym tą grę w kąt kolejny raz, bo to nie pierwszy raz, kiedy próbuję zabrać się za tą grę i chęć wyciągnięcia kasy ze mnie tych twórców jest powodem, dla którego ja chcę zrezygnować z grania. Znaczy, dlaczego się z Balinem i z Wejką między innymi też o to poszło, że nie mogliśmy za bardzo przeszarżować, bo ograniczenia były tak irytujące, że tutaj to łóżko nie działa, dobra, i to był, ta była ta jedna z kropel, które przelały w czarę goryczy. Ha, a teraz jakby patrząc na to, to tak kurka, no ale kusi, to jednak Star Warsy, ale jednak, ale ja nie mam problemu z wydawaniem kasy w grach, szczerze powiedziawszy, wręcz przeciwnie, ja lubię wspierać projekty, które dają mi sporo frajdy, na przykład jak spojrzycie na Wildstara, to Wildstar, Wildstar nie ma dużo do zaoferowania płacącym, szczerze powiedziawszy. Większość rzeczy da się zdobyć za hajs gry. Ale mimo wszystko regularnie staram się rzucić im tam jakieś 5 dych, czy trochę więcej, czy trochę mniej. W zależności od tego, ile mam jakby bonusowo do dyspozycji, bo bardzo podoba mi się ta gra i cieszę się z tego, ile frajdy ona mi dostarcza. Podobnie Ion ostatnio, nie wiem co tam jeszcze z gier, które liżę regularnie i które trzeba przyznać, że sprawiają mi radochę. TSW, The Secret World, która oprócz tego, że człowiek zakupił wersję pudełkową, kupił wszystkie bonusowe, jeszcze nie mam wszystkich, ale w tym momencie kiedy kupowałem, to kupowałem wszystkie, które były. I jeszcze kupiłem sobie tam jakieś kilka bajerów, tak żeby mieć żeby fajnie ojeć. Dlatego, że po prostu TSW sprawiało mi frajdę i bardzo doceniam to, co twórcy robią, nawet jeżeli nie mam czasu i z kim nie mam jak grać. Ja. Ale bardzo bym chciał, żeby twórcą przemaga nie pominęła na tym projekcie. Bo bardzo mi się podoba. A w Star Wars Republic jest wręcz odwrotnie. Chciałbym na złość wyciągnąć z tej gry ile się da, na złość twórcom oczywiście, bez płacenia, bo wynerwia mnie podejście twórców do mojej osoby, jako do osoby, która... Okej, zobaczyłeś grę, teraz płać, nie? No, ja wiem, że się trzeba cenić, ale też szanujmy się, nie? Jak już noga wam się powinęła i daliście ciała i przeszliście na model free to play, bo... To powinno mu czaszkę rozbyć, ale spokojnie. Noga wam się powinna tak bardzo, że musieliście uciekać na model free to play, żeby utrzymać serwery, bo inaczej byście padli, zbankrutowali. To nie śmiejcie się dalej graczom w twarz, bo to oni was utrzymują. I szczerze powiedziawszy, gdyby był biznes model zbliżony do tego z Guild Warsa 2, albo z Wildstara właśnie, albo z Iona, albo z... Kurczę, nie wiem, League of Legends nawet. Chociaż to jest złe porównanie. To szczerze się wam przyznam, że zostawiłbym w tej grze już sporo hajsu. Tu 5 dych, tam 5 dych, średnio miesięcznie, nie wiem, kilkanaście złotych, co mi chodziło. Czyli zostawiłbym już od momentu przejścia na model free to play pewnie z ładnych. No, może już pod 1000 by było, licząc ile to miesięcy minęło. Jeżeli mieliby jakieś fajne rzeczy. Chociaż mówi to człowiek, który na LoL'a nie wydał złamanego grosza, więc model mi się podoba z LoL'a, ale co, skin do jedynej postaci, którą grałem, dostałem od Kinałkę. A cała reszta, to mnie w ogóle nie interesuje, teraz Wizixa sobie kupiłem, jeżeli będę grał dalej. To jeżeli będę wydawał jakiś hajs, to wreszcie, jeżeli będę grał w LoL'a, to wreszcie będę jakiś hajs na LoL'a. Twórcy coś ze mnie będą mieli. Myślę, że coś tam kiedyś złapałem. Co, zrzucałem się na jakiś prezent dla kogoś. Jakiś rodziny, to możliwe, że ten... A, użyję tego. Rychło w czas. Znajmy, że prawie wydałem, że zrobiłem zrzutę, nie? Ale na praktycznie wszystkie pozostałe gry, które mają tam jakiś model GameStore'owy, czy jak to tam nazwać, to hajsem rzuciłem prędzej czy później, bo... No, to jeszcze żyje. Okej. Mój błąd. Taka mgła była, że nie zauważyłem, że to jeszcze żyje. It's alive!
Dobra, proszę Państwa, czy to jest długie? To zapewne jest długie, więc może tu skończymy, bo jakoś nie miałem w planie robić tego czegoś. Dziękuję bardzo. Bardzo byłem zainteresowany. O, o, ktoś tu się jeszcze spuścił na linię. I came here like a wrecking ball. No on to faktycznie wrecking ball. Locust Death Dealer. Magic. Może jeszcze Combat Magic the Gathering, nie? Żeby w ogóle była cena koncepcja. Sobie ponarzekałem, ale żeby zostawić to nagranie na pozytywnej nocie, to muszę stwierdzić, że bardzo dużo frajdy mam w ostatnich dniach ze Star Wars The Old Republic. Spędziłem w tej grze większość mojego wolnego czasu, jako że nie mam wolnego czasu do zmarnowania, to gram tylko wtedy, kiedy moje filmy się wrzucają na YouTube'a. Albo próbuję grać, nie gram, tylko próbuję grać, kiedy moje filmy się eksportują, bo wtedy mam tutaj jakieś 50 klatek animacji na sekundę, tego grania mi można nazwać. Ja nie wiem, jak ja mogłem korzystać ze swojego starego komputera do grania. Już nie mówię o nagrywaniu. I nie wiem, jakbyście to mogli oglądać. Takoż i więc, proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę. I hej! Łamek sekundy, byłby ten. Nie podoba mi się, co tu się dzieje z kamerą, bo przyznam się Wam, że strasznie mocno obraca mi czasem postać. Pamiętam to z mojego starego kompa, na tym jest dużo lepiej. Nie wiem, czy mi to naprawili, czy to była wina mojego starego kompa, który w przesadny sposób wykorzystywał jakieś coś w tej grze. Ale obroty tutaj są takie bardzo, jakbym próbował kręcić tą myszką i tak spinuje. No umieraj, ja mam dosię. Wyjaśnię gościa do końca. Będzie się można zająć innymi rzeczami. Mordowaniem tamtych komandosów. Tak, dwóch komandosów. Jednego komandosa, dwóch komandosów. Miałem jakiś problem w głowie ze zmianą tego słowa, nie wiem czemu. To nie, kosm go śmignął sprzed nosa. Muszę w ogóle dorwać lepszy sprzęt, bo biegam na jakimś gunwodropie, który mi poleciał dużo czasu temu. Czy ja mam tutaj lepsze rzeczy? Zapewne mam tutaj lepsze rzeczy. Ło, panie, takie fajne rzeczy mi tu dropią, a ja biegam z takim szmelcem. Co mam mniej? Defensora, okej. To mam problemu, nie przeszkadza mi to. Inny kolor spodenek. O, wreszcie jakiś inny ten. Klata by się inna przydała, bo co prawda... mniej armora, ale poza tym wszystko lepsze. Zobaczmy, jak będą wyglądały. Nie. Białych kozaczków nie. Weźmy sobie to. I niedługo nam się skończy miejsce. Mastery. Mastery to mi się przydaje. To jest chyba ten skill, który jest dla mnie dobry. Ale cała reszta jest na plus. Aczkolwiek niekoniecznie. A to lepsze niż to, co mam. Lepsze niż to, co mam. Ja co prawda miałem jakiegoś fajnego orange'a. Ale nie przesadzajmy, nie można mieć wszystkiego. Cały czas super, hiper, ładnie wystatowanego. Panie Corso, sell trash items. Mamy minutkę. Dużo miejsca to nie zwolnił niestety. Heavy armor, czyli coś dla Corso, czyli może mi się... że niekoniecznie zwolni jedno miejsce, bo on pewnie ma coś w tym slocie, ale przynajmniej coś lepszego będzie miał. Bo to, z czym ja biegam, to woła pomstę do nieba. Dwa dobre itemy, które były to hełm i spodnie, które miałem jeszcze z tych całych flashpointów. I od tamtego czasu nic lepszego nie dropnęło. Sam krab teraz podniósł.